Witam. Kim jesteś? Jestem dogmatykiem. Czyli kimś, kto coś twierdzi oraz uważa, że przynajmniej część jego twierdzeń jest uzasadniona i prawdziwa. Innymi słowy, sądzę, że wiedza jest możliwa i że jestem posiadaczem tejże wiedzy. To świetnie się składa, bo ja nic nie twierdzę, nic nie wiem, ani nawet nie wierzę w możliwość wiedzy. Jak to możliwe, że wiedza jest niemożliwa? Sam powiedziałeś, że warunkiem posiadania wiedzy jest uzasadnienie. Jednak nie jest możliwe, byś uzasadnił jakiekolwiek twierdzenie. Uzasadnij zdanie, pada deszcz. To proste. Zdanie pada deszcz jest prawdziwe, ponieważ spadają krople wody. A skąd wiesz, że spadają krople wody? Bo je widzę. A skąd wiesz, że je widzisz? I że widzenie mówi ci prawdę o tym, co rzeczywiście jest? No pewnie zaraz coś odpowiesz, ale ja cię wtedy zapytam, skąd wiesz, że twoja odpowiedź jest prawdziwa? No i tak możemy dyskutować, pytać i odpowiadać w nieskończoność. Jednak no, skoro nie możemy osiągnąć końca w uzasadnianiu, no to znaczy, że w ostatecznym rozrachunku nie możemy wiedzieć, że pada deszcz. Ale ja nie muszę uzasadniać zdania, widzę spadające krople wody. Ja po prostu je widzę. Nie ma potrzeby, by uzasadniać więcej. Jak to nie ma potrzeby? Na jakiej podstawie uważasz, że zdanie pada deszcz powinno być uzasadnione, a zdanie widzę spadające krople wody nie? Jesteś intelektualnie niesprawiedliwy, gdyż nierówno traktujesz zdania. Sprawiedliwie nie znaczy porówno. A zdanie widzę spadające krople wody jest lepsze od zdania pada deszcz, gdyż pierwsze gwarantuje swoją prawdziwość, a drugie nie. Można się mylić co do tego, czy pada deszcz, ale nie co do tego, czy się to widzi. No, ja widzę, że wpadasz w pułapkę zastawioną przez jednego z moich mistrzów, Agryppę. No, zauważył on, że każde uzasadnienie zdania kończy się albo regresem, cofaniem się w nieskończoność, albo arbitralnym, jakimś dowolnym zatrzymaniem się na nieuzasadnionym twierdzeniu, albo na błędnym kole. To teraz odrzuciłeś już pierwsze dwie możliwości, ale wybrałeś trzecią. Na pytanie, skąd wiesz, że widzisz, odpowiadasz, bo widzę. Źle mnie zrozumiałaś. Nie powiedziałem, widzę, bo widzę. Chodzi mi tylko o to, że jestem świadomy tego, że widzę. A kto pyta, skąd wiem, że jestem świadomy, nie rozumie tego, czym jest świadomość. Świadomość, po łacinie conscientia, współwiedza, to wiedza o moich przeżyciach, która im towarzyszy. No i to towarzyszy w ten sposób, że ilekroć coś przeżywam, bo wiem, to wiem, że przeżywam i na odwrót. Kto przeżywa? Widzenie? Oazy na przykład na pustyni nie myli się co do tego przeżycia. Choćby się mylił co do tego, że tam jest oaza. No dobrze. Załóżmy, że masz rację i że nie musisz uzasadniać zdania widzę, że pada deszcz, no bo gwarantem jego prawdziwości jest twoja samoświadomość. Mnie jednak nie interesuje twoja świadomość, lecz świat fizyczny, zwłaszcza to, czy pada deszcz i czy mam ze sobą wziąć parasol. No, ty zaś udowodniłeś mi teraz tylko to, że widzisz, że pada deszcz, a nie to, że pada deszcz. Aby wykazać to drugie, musiałbyś udowodnić, że twoje widzenie nie wprowadza cię w błąd. No, natomiast moi mistrzowie, w tym wspomniany Agryppa, nauczali, że spostrzeżenia są względne i zawodne, może więc się mylisz. Abym się mylił co do tego, że tu i teraz pada deszcz, musiałby nastąpić dziwny zbieg okoliczności lub warunków. Po pierwsze, łudziłyby mnie naraz przynajmniej trzy zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Po drugie, świadczyłoby to o tym, że dotąd nie nauczyłem się odróżniać deszczu od jego braku. Po trzecie, złudzeniu uległbym nie tylko ja, lecz także kilkadziesiąt osób wokół mnie, które właśnie wyjęły parasol. Prawdopodobieństwo zajścia takiego zbiegu okoliczności jest tak małe, że przynajmniej w naszej praktyce poznawczej można je pominąć. Owszem, takie zbiegi okoliczności jednorazowo się zdarzają. Z tego jednak nie wynika, że powinienem być zawsze i radykalnie podejrzliwym wobec moich zmysłów. No, co z rzeczą, która
z bliska jest duża, a z daleka wydaje się mała. Przecież spostrzegana z różnych punktów widzenia wygląda inaczej. Przykład ten pokazuje nie tyle zawodność zmysłów, ile nieumiejętność korzystania z nich. Świadomy obserwator uczy się w trakcie prowadzonych badań, o czym naprawdę informuje go dany zmysł, oraz rozróżnia obiektywne, wsobne i relacyjne, powiązane z nią własności rzeczy. Zwróć uwagę, że naukowcy nie nazywają rzeczy dużymi lub małymi, lecz po prostu mierzą je, a jednostki miar potrafią definiować przez odwołanie się do ściśle ustalonych wzorców. Wiesz co, możemy dalej dyskutować, jednak obawiam się, nigdy nie osiągniemy porozumienia. W filozofii bowiem panuje powszechna niezgodność poglądów. Skoro nie potrafisz przekonać mnie do swoich sądów i skoro przez ponad 2000 lat filozofowie nie doszli do wspólnych twierdzeń na temat świata, chociaż każdy z nich miał świetne argumenty, lepiej nic nie twierdzić, tylko szukać, roztrząsać, rozpatrywać. No i to właśnie znaczy być sceptykiem. Podobnie jest w polityce, sztuce, religii, w wielu innych dziedzinach. Dlatego ja pozostanę sceptykiem. Gdy ludzie się spierają, nie znaczy to, że żadne z nich nie ma racji. Dlatego zamiast machnąć ręką, mówiąc, nie wiadomo, staram się ustalić, kto mówi prawdę. A są sprawy, w których nie sposób nie zająć stanowiska. Zresztą i ty, przypisując mi brak uzasadnienia i niewiedzę, coś twierdzisz. Wiesz, że ja nie wiem, a skoro wiesz, to wiedza jest możliwa. Chcesz mnie złapać na tym, że przeczę sama sobie? No to nie uda ci się. Otóż prawdziwi sceptycy nie powiedzą, że wiedzą, iż nikt nic nie wie. Niektórzy z nich powiedzą, wiemy, że nikt nic nie wie w danej dziedzinie albo w danej sprawie. Inni stwierdzą, że wiedzą, ale ich wiedza jest bardzo słaba, ledwo prawdopodobna. Jednak najprawdziwsi sceptycy, i wśród nich ja, mówią tylko tyle, nie wiemy, czy wiemy, czy nie wiemy. No ani nie wiemy, ani wiemy, my tylko roztrząsamy, wstrzymujemy się od sądu. Ta ostatnia postawa jest niemożliwa. Nieprawda. Nasz założyciel, Pirron z Elidy, osiągnął doskonały stan zawieszenia wszystkich sądów. W ten sposób stał się wzorem intelektualnej powściągliwości lub obojętności, psychologicznej niewzruszoności i moralnego pokoju. Według świadectw starożytnych znosił ból, nie marszcząc nawet brwi, gdyż nie wydawał o nim sądu i w końcu stał się podobnym do Boga. Wtedy mieszkańcy Elidy obwołali go wyższym kapłanem. I tak dożył 90 lat w doskonałości i w szczęściu. Podziwiam Pirona. Jednak nie jesteś jego dobrym uczniem. Gdyż zachwycając się nim, wiele o nim twierdzisz. Znaczy to, że wiesz? Chyba, że to, co mówisz o Pironie, jest tylko roztrząsaniem.